Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Bardzo się cieszę, że ze mną tutaj jesteście. I dzisiaj będzie taka szybka recenzja, szybkie podzielenie się z wami taką moją opinią. Od razu powieście z kina po obejrzeniu filmu Twisters, który jest taką niezależną kontynuacją z tego, co przeczytałam, filmu pod tytułem Twisters z 1996 roku, którego niestety nie oglądałam. Po prostu to będzie taka opinia jako taka niezależna produkcja, nie sugerując się tym starszym filmem. I pozwolicie, że ta recenzja będzie taka szybka, bo tutaj lampa mi daje z tej strony, a z tej słońce jest to tak gorąco. Tutaj jest spokój od południa, także ja naprawdę tutaj zaraz ducha wyziona, jestem cała spocona, jak tutaj siedzę. Ale co? Cała recenzja, będę się z wami dzielić moimi wrażeniami bezspoilerowo, także możecie bez problemu wysłuchać do końca. I przechodząc już do opowiadania, w filmie zobaczycie takich aktorów jak Daisy Edgar Jones, którą możecie kojarzyć z serialu Normalni Ludzie oraz filmu Gdzie śpiewają raki. Glenna Powella, którego ja ostatnio widziałam w filmie Tylko nie ty, oraz możecie go kojarzyć z Top Guna. Oraz Antoniego Ramosa, którego ja kojarzę z Transformersów. Przechodząc do fabuły, Daisy Edgar Jones wciela się w naszą główną bohaterkę, czyli w Kate Cooper, która wraz ze swoimi przyjaciółmi na studiach stara się oswoić tornado w stanie Oklahoma w USA. Chcą zdobyć nagrodę pieniężną, zdobyć grant dzięki swojej pracy naukowej i swoim wynalazkom, swoim pomysłom. Ale to nie jest, tu nie chodzi tutaj tylko o też takie osiągnięcie naukowe, ale też o to, żeby spełnić gdzieś tam swoje dziecięce fascynacje, ponieważ Kate od dziecka uwielbia tornada, tak jak oni zresztą wszyscy, ale u niej to widać najbardziej. I to jest właśnie takie jej marzenie, żeby po prostu za pomocą tej swojej pracy naukowej, dzięki temu, że badała chmury od zawsze, chcę, żeby po prostu było mniej ofiar śmiertelnych oraz to, żeby ludzie nie tracili po prostu całego swojego dorobku życia przez tornada. Dzięki swojej wiedzy i swoim badaniom chcę wykorzystać teorię w praktyce i starać się oswoić, jak to jest określone w filmie, tornado, które początkowo zapowiadało się na takie najsłabsze w tej klasyfikacji bardzo słabej, ten F1. Okazało się jednak, że to tornado jest tym jednym z najgorszych, najsilniejszych, czyli tym tornadem F5. W ogóle ta klasyfikacja F1, F5, ona określa skalę zniszczeń, którą wywołało dane tornado. Tam mniej więcej jest określona siła wiatru tego tornada, to wam gdzieś tam wkleję tabelkę. To często jest w tym filmie poruszane właśnie, porównywane to F1 z F5. No i niestety w wyniku tego, że oni znaleźli się w tym epicentrum, doszło do tragedii. I Kate po tej tragedii wyjechała po prostu z Oklahomy. I w Nowym Jorku, z tego co pamiętam, zajmowała się tam badaniem pogody, prognozowaniem pogody. No i w wyniku nieoczekiwanego spotkania wraca do swojego rodzinnego miasta, z którym wiąże się jej trauma. Także ona gdzieś tam stara się mierzyć z przeszłością, wraca do tego rodzinnego miasta i z powrotem, można powiedzieć, że poluje na tornada i przyczynia się do tego, że pewna grupa zbiera dane i wykorzystuje je w pewnym celu, nie powiem w jakim. No i przy okazji poznaje też inną grupę, która śledzi te tornada, na których czele stoi Glenn Powell w swojej roli, który przy okazji właśnie ze swoją grupą ujeżdża tornada, jak oni to powiedzieli, nazywają się kowbojami, sprzedają swoje koszulki i nagrywają filmiki na YouTube'a, gdzie chwalą się, jak te tornada, można powiedzieć, że poskramiają, tam wystrzelają fajerwerki w tornada. I to by było na tyle, jeśli chodzi o fabułę, bo nie chcę wam już więcej opowiadać, bo chciałabym, żebyście po prostu w filmie sami mogli to przeżyć i po prostu zagłębiać się w tą całą fabułę. Jeśli chodzi o moje wrażenia, od razu tak jak wcześniej mówiłam, to będzie taka bardziej chaotyczna recenzja, bo jestem na świeżo po wyjściu z kina, więc też nie analizowałam sobie później jakoś bardzo tego filmu, też za dużo nie miałam czasu, żeby mi tak sobie pomyśleć, jakoś go tam właśnie przeanalizować. Ale takie pierwsze wrażenie to to, że bardzo spodobał mi się klimat. Bardzo letni jest ten film. Taki po prostu idealny na lato, gdzie teraz też jest taki okres trochę burzowy. Także idealnie moim zdaniem się wpasowuje teraz w ten okres lipca, gdzie jest tak gorąco po prostu i parno. Oczywiście w tym filmie mamy też świetne efekty specjalne, świetne ujęcia, kadry. Naprawdę w niektóre można się tak zapatrzeć i w ogóle te ujęcia pozwalają się bardzo w ten film wczuć. I na przykład jak właśnie nasza główna bohaterka podziwiała tornada, też się na tym łapałam, że można powiedzieć, że z taką samą fascynacją, jak ona się w nie wpatrywałam, także naprawdę można powiedzieć, że udziela się ten nastrój bohaterów widzom, przynajmniej mi się udzielił. Jedyna taka scena, gdzie bym bardziej podrasowała te efekty specjalne, to takie właśnie jak ta grupa Powella wjeżdża w tornado, tam się wbija takimi świdrami w ziemię i puszczała fajerwerki i to mogło być takie bardziej widowiskowe, ale to już jest taki malutki szczegół.
Kolejne co, gra aktorska moim zdaniem bardzo dobra, no i oczywiście też obsada w ogóle aktorów też jest no, na najwyższym poziomie, bym powiedziała. Bardzo podobało mi się to, jak właśnie Daisy Edgar Jones pokazywała tą taką traumę na twarzy bohaterki, to co ona przeżywała. Ten jeden monolog, taki jak ona wypowiadała, naprawdę tak bardzo mnie poruszył. Ale to, co mi się jeszcze bardziej podobało, to właśnie Powell w ogóle w tym filmie, bo ja go kojarzę z takiej, wiecie, komedii. Ostatnio go widziałam w tej komedii romantycznej Tylko nie ty i on mi się właśnie kojarzy właśnie z takimi klimatami takiej, wiecie, takiej romantycznej komedii, takiej luźnej, gdzie wszystko jest takie nie na poważnie. A tutaj zobaczyłam też taką jego inną twarz, taką właśnie bardziej poważną, bardziej przejętą. I ja byłam szczerze zaskoczona, jak go zobaczyłam w tym wydaniu, bo nie pamiętam, żebym go kiedyś takiego widziała. Także tutaj naprawdę na ogromny plus i w ogóle cała jego gra aktorska w tym filmie tak mną przejęła naprawdę i w tej ostatniej jeszcze końcowej scenie. To już w ogóle. I to, co też naprawdę można pochwalić w tym filmie, to wątek romantyczny. I w ogóle ta chemia między Powellem a Edgar Jones. I wiem, że są osoby, które nie lubią wątków romantycznych. Ja akurat się należę do tych osób, które lubią. Ale w tym filmie ten wątek romantyczny był na tyle wyważony, że osoby, które ich nie lubią, nie będą, wiecie, jakoś zniesmaczone, czy że, nie wiem, będą narzekać, że jest wątek romantyczny, czy coś. Naprawdę jest taki bardzo wyważony, bardzo subtelny. Ja oczekiwałam, że coś więcej będzie, a nie było, także no taki subtelny jest, także się nie bójcie, że on będzie na pierwszym planie. Ten wątek, naprawdę, no czuć bardzo chemię między tymi bohaterami i to mi się podobało. Z kolei ta chemia, można powiedzieć, między Ramosem a Edgar Jones nie była już taka silna i to też jest taki malutki szczególik, którego się tam można uczepić, powiedzmy. Ale generalnie gra aktorska moim zdaniem na duży plus. A jak oglądałam ten film w ogóle, to byłam na początku taka trochę sceptycznie nastawiona. Nie wiem czemu, ale w ogóle oczekiwałam czegoś innego. I trochę się bałam, w którą tą stronę to pójdzie, że to mnie nie zainteresuje czy coś. Ale potem w ogóle jak to ruszyła, ta akcja, tak mi się to spodobało. Jak właśnie Powell... Jezu, ja przepraszam, że mówię nazwisko aktora, a nie bohatera, ale zapomniałam totalnie, jak on się nazywał w filmie. Ja nie mam pamięci do imion. Podobało mi się właśnie od momentu, w którym Powell zaczął się zbliżać trochę do tej Edgar Jones, zaczęli ze sobą spędzać więcej czasu, oni odkrywają więcej podobieństw swoje, oboje są tak samo zafascynowani tymi tornadami i oboje działają, powiedzmy, w imię dobra, to naprawdę ta akcja jeszcze bardziej mocniej ruszyła z kopyta. W ogóle cały film był bardzo dynamiczny, mimo że jest całkiem taki długi, on chyba trwa trochę ponad 1,5 godziny, to naprawdę w ogóle się nie ciągnie. Może mi to trochę początek się dłużył, ale mimo wszystko naprawdę bardzo fajne. Gdybym miała powiedzieć to, co mi się najbardziej podobało w tym filmie, no to po pierwsze pomysł, a po drugie to, że po prostu jak oni zbliżali się do tornada, albo tornado właśnie się zbliżało, oni uciekali. Normalnie można było powiedzieć, że słychać i czuć było te podmuchy wiatru na sobie, jak oni uciekali, to ja normalnie się czułam, że też się cała spinałam, wstrzymywałam oddech, a jak był koniec tego tornada, że się tam już ten wiatr przygasał, cicho, to wtedy ja też się jakoś tak zaczynałam rozluźniać, zaczynałam oddychać w ogóle z powrotem. Także tutaj na duży plus, nie pamiętam kiedy bym się ostatnio tak czułam, że po prostu też bym tak wstrzymywała oddech i się spinała. Także tutaj na duży plus w tym filmie, że po prostu aż tak mnie poruszył. I tak podsumowując ten film, to naprawdę mi się podobał. Ja się całkowicie wciągnęłam w tą historię i w tych bohaterów bardzo mi się podobało. I w ogóle zostałam do końca napisów końcowych, bo liczyłam jeszcze na jakieś dodatkowe sceny. I w ogóle tak mi się to spodobało, że po prostu chciałam sobie jeszcze posiedzieć i tak, wiecie, jeszcze przeżywać to, co właśnie widziałam na ekranie. Także naprawdę bardzo mi się ten film podobał. Wiadomo, nie jest najlepszy film, jaki w życiu widziałam, ale podobał mi się generalnie. Ja bym go oceniła na takie 4 na 5 gwiazdki, powiedzmy. I podobało mi się to, że po prostu to było coś takiego innego. Bo dawno nie oglądałam takiego filmu po prostu. Takiego katastroficznego, ale też właśnie z takim... Są też tam takie luźniejsze, powiedzmy, momenty, także na takie rozluźnienie się, bym powiedziała, też można na spokojnie na ten film iść. Ten film nie jest ciężki, bym powiedziała. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że moja taka szybka recenzja Wam się podobała. Ja już będę wyłączać tą lampę, bo zaraz tutaj po prostu spłynę. I widzimy się do kolejnej recenzji. Cześć!